Będzie pod tym filmem 30 tysięcy polubień, zakładamy OnlyFansa, gdzie będziemy... Czyli już założyliśmy, ale podamy wam linka. Że nie dam rady tego wybrać, nie ma szans. A guzik rozepnij. Ty, Osio, co ty robisz mi? Co? Pocałuj go. Nie, to stary, to jest informacja. Jadę do mojej estetycznej rodziny. Poznacie teraz moją siostrę, poznacie mojego szwagra. Ty już znasz mojego szwagra, nie? Tak, znam, znasz lubię go. Znasz szwagra, znasz siostrę. Jak oceniasz fryzurę mojego szwagra? Fryzura dobra tak, jest. Patrz na to. Jest dobra fryzura. Został szwagra. Ślad po... Żartuję, Team Natural. Dobra, ale Natural, ale Team Biały Natural, nie czarny. Dobra. Sperma. Sperma. Sperma ma dużo białka. Cześć, to jest Monstera bez cukru. Jak się nazywa? Sub-Zero? Nie, Zero Sugar. Monster Energy Zero Sugar. Jak myślisz, będzie dobry, czy nie będzie stary, dobry? Stary, to jest mój ulubiony Monster. O kurwa. No. Smakuje... Ja pierdolę. Smaku... Nie ma to, ma 15 kalorii w całej puszce, czyli jest zero. 10 na 10, ale jest 10 na 10. O kurwa, to mogę tam soli aż? Nieważne, chuj z tą solą jebaną. Sól równa się pompa, siła, nabicie, masa. Ale powiem tak, no smakuje jak zwykły, ten taki co jest, jak on się nazywa, zielony kolor, nie? Zielony kolor, zwykły. Tylko ten, kurwa, nie ma cukru. Więc tak. Polecam serdecznie, 10 zł na Orlenie. Dzięki. Stary. Ludzie, jest gówno. Ale to jest nieśmieszne, kurwa. Bardzo. Ale obciągnąłbyś mi dla beki? Tak. Ale dla... O kurwa! Jebana! Dziura była tak. No, dalej... dziurę to ci się zaraz... dziurę to ci przeoram. Swoim dużym chujem. Nie mogę tego dodać. Nie, dodam. Ładna dziś pogoda. Nie widziałaś. A kurwa! Czemu się... Ej, stary, fajnie, kurwa, stary, teraz jesteś na nas całkowicie, nie? Stary, spuściłeś się na mnie Monsterem. Ej, kurwa, to jest wypożyczone auto, wyjebaliśmy. Ja wyjebałem, ujebałem auto wypożyczone, będzie kara, będziesz płacić, kurwa. Przepraszam, ale... Nie dość, że za darmo jedzie, bo mu ten... Ej, nie da się, nie da się, kurwa, z Szymkiem i Josim jechać w aucie, bo zawsze, kurwa, jak jedziemy w aucie, to chcesz nas ruchać. Muszą mówić albo o gejach, albo o ruchaniu, albo o ładnej pogodzie, kurwa. Nie da się, kurwa, pić i jeść, jak oni gadają o gejach, no. Wyobraź sobie, że jecie, jak ktoś wam mówi gej. Albo o cyklu, na przykład. A nie w dół, a cykl to jest norma. Gra w gry. Podczas... Teraz jakąś lampę, coś tam. Jak ci nie ma, to gra w gry, z anime dziewczynkami gada. Tak? W moich podziewuszkach pewnie jeszcze. Nie wiem. Może nie tylko w nich. Ty, Osio, co ty robisz mi? Co? Pocałuj go. Nie no stary, to jest profanacja. Okej. Okay. Bawi cię to? Sorry. Bawi cię to kurwa? To jest, i to jest śmieszne? To jest kurwa śmieszne? To nie jest śmieszne. Bawi cię to? Uwaga dzieci, papież... Nie mów tak! What's poppin', what's crackin'? Chcę wam powiedzieć, że spotkałem się z moją siostrą. My się widujemy często, ale oficjalnie... Ale tak się nie robi akurat, tak się nie robi. Ty wiesz, że przegięłaś teraz. Znamy się? Hej. Cześć. Możesz się przedstawić. Siostra Natana, witam. A wiesz, no kurwa, bo my tu mówimy w taki sposób, że oni nie uwierzą. A ile ty masz papsy pokazać? 10? No, 10 tysięcy... 10 polubień. 10 tysięcy... ale zabawne. 10 tysięcy polubień i papiery. Trzymam papier, nie żółty, tylko papier dowodu mojego... Jak to się kurwa nazywa? Żółtych nie musisz pokazywać, bo każdy ci wierzy. Na żółte wierzę, ale na rodzeństwo nie wierzę. Dobra, co dzisiaj robimy? Zjemy coś, bo dawno się nie widzieliśmy. Znaczy dawno się nie widzieliśmy, dwa tydzień temu prawie, ale no, to nie jest ważne. Nie tak. No tak zazwyczaj się tak widzimy tydzień, jak przyjeżdżam do domu rodzinnego. Jedziemy do szwagra. Też przystajemy mojego szwagra. Niektórzy może znają mojego szwagra i chcę się poskarżyć, że szwagier nie namawia do picia. A ja jestem abstynentem, a szwagier jest abstynentem. Też jest trochę tak, trochę nie. Ale namawia mnie do picia. W sensie on jest abstynentem, chyba że może kogoś namówić do picia i go zdemoralizować. Wtedy no to nie, ja się nie dam zdemoralizować, bo nigdy się nie napiję alkoholu i się nie napiję alkoholu. Nigdy się nie napiję alkoholu. A nie napijesz się nigdy? Planuję się nigdy nie napić, chyba że szwagier mnie zdemoralizuje, ale bardzo w to wątpię. Nie dam się zdemoralizować, łysy. Nie jest łysy.
słyszę. Włochatemu szwagrowi się nie da zdemoralizować. Ale dobra, pójdziemy, pokupujemy sobie jakieś sprzęty na odcinki, bo będziemy dużo filmów nagrywać. Ten widzicie przed tym, bo się zaczyna estetyczny maraton z estetycznym rodzeństwem. Bo kupujemy sprzęty, bo my nie jesteśmy pizda, jak coś idzie ze sprzętem, to my też idziemy ze sprzętem. Co jeszcze możemy zrobić? Zjemy, pochodzimy po super miejscu w Warszawie, zwanym Złote Tarasy. Nie, nie. Złote Tarasy dla influencerów to jest najlepsze miejsce na świecie. A dla introwertyków influencerów. Tak, dla introwertyków i to jest najlepsze miejsce na świecie. No i musisz mi pomóc się ubrać, bo przyjechałem do Warszawy i nie wziąłem ubrań żadnych. Nie mam nawet majtek, mam Calvin Klein. Ale masz małe jaje. Małe kurwa, bo jest zimno, stary. No, ej, bez kitu, klimatyzacja na 16 stopni. Zniszczyły się strasznie. Ale prawda, że od urodzenia miałem małe jądra? No, prawda, no. Natura. No, z naturą nie będziesz... Natura. Taka prawda. Natura. Czego się śmiesz? Czego się śmiesz? Co na... napisał, że masz małego fiuta, bo go widział teraz. No kurwa, pokaż, że to napisał. Ja pierdolę, ale skurwysyn, Mandzio. Ale prawdę ci mówię. No nie mówi prawdy, bo jest kurwa. No ja pierdolę, no. Nie jesteś taki mały. Prawda, że widziałaś zdjęcia rodzinne. No nie jest, powiedz, że nie jest. Kłam kurwa chociaż. Wytnę to kam. Nie, nie jest widzowy, nie. Jest duży? Mhm. Powiedz pełnym zdaniem. Bardzo, bardzo duży. Penis Natana jest bardzo duży. Nie, bez przesady. Mówię, że takie oszustwo, oszustwo, ale takie śliski. Oszustwo, oszustwo, śliski jestem. No. Wyszło szydło z wora? No, już dawno temu. Tak? Ale widzowie nie wiedzą. Co jeszcze. Pijesz? Kawkę. Jaką? Ice Latte jest super. Wiesz, że ja wziąłem z laktozą mleko? Ty nie możesz laktozy pić. Czemu? No czemu, nie pamiętasz co w młodości było? Nie. Jak nie co pamiętam? Co było w młodości, to było ty wiesz co? No co w rodzinie, to w rodzinie, nie? Co w rodzinie, to nie ginie. Na zdrowie. Będziesz mnie zaraz ubierała w ubrania. Ja też piję kawę, to też wliczę, ale to będzie na innym odcinku, bo po tym odcinku będzie odcinek Dzień Jedzenia na Mieście. Powtórzysz? Dzień Jedzenia na Mieście. Ale ze mną czy bez mnie? Bez ciebie. A, nie, ty będziesz tylko w tym... Jeff's... Jeff! O kurwa, Jeff! Teraz dopiero widzę. Jeff Sai, dobra, ty jesteś... I'm train. I'm train to jest skrót. Czajcie, że on napisał. No co napisałem? I'm train. I no. Chodziło mu, że on chciał napisać dzięki tobie trenuję i napisał I'm train because of you. I'm train. No, i ale... mówi, że to jest poprawne. Tak, bo to jest poprawne, bo to jest skrót, który się używa w Stanach. Niezły skrót. Kurwa. Mówię, że skrót to skrót. Ameryczka, Ameryczka, no nie zrozumiem. Ameryczka, nie zrozumiesz, bo ty jesteś Polką. Polki właśnie są brzydkie. Ale powiedziałam bardzo źle. Bardzo nie brzydko. Mogę tego dodać. 20% kobiet na kanale właśnie. Dlatego chodzi. Są zacenzurowane te słowa i nikt się nie dowie, co powiedziałem. Powiedziałam, że Polki są śliczne, piękne i cudowne. I na pewno nie lecą na pieniądze. A co masz na tapecie? Na tapecie telefonu? Już ci mówię, co mam. Nic takiego. Dobra, idziemy się ubrać, zjemy coś i chwilę porozmawiamy. Będzie bardzo dużo odcinków z nami, też na kanale X z Heja. Nie, nie mam, nie, mój kanał inaczej. Nie jest X z Heja, jest z Heja po prostu. No, do mnie takim widzem jesteś, to nie wiesz? Dobra, ale przepraszam. Przepraszam. Tak, wchodzisz, komentarz zostawiasz dla atencji, wychodzisz. Dla atencji, kurwa. No. Ja zostałem, żeby ci było miło, a ty zostajesz dla atencji teraz. Ostatni się zostawiłam dla atencji. A wiesz, że dałem serduszkę, odpowiedziałem. Dzięki. Znaczy za co dziękuję? No tak, ale no zdarza się najlepszym. Ja już tą kawkę sobie liczę do następnego tego, jakiegoś tam srego. I uwierzysz mnie, to już powtarzałem, zjemy i pogadamy. Nie w koszule, nie uwierzę się w koszule. Nie no, pokaż się widzą w koszuli. Nie pokażę się w koszuli. Czemu? Nie pokażę się w koszuli. A ja pamiętam, jak na komunię w koszuli szedłeś. Dobra, ale komunia to komunia, co w komunii zostaje na komunii? Nagra się? Tak. Mam wybrane outfity, ale ty za to odpowiadasz. Musisz się usprawiedliwić za to. To ja. To ona. Myślę, że wam się spodobają widzowie moje outfity. Nie jestem nawet przekonana, się. Będą że wam się spodobają. Będą tragiczne. Obiecuję wam, że będą tragiczne. Też tak zrobię. Będziesz piękniejszy niż zwykle jeszcze. Dzięki. Jakaś siostra mi coś chce. No nie? Co tam się dzieje, widzowie? Mogę zajrzeć?
Outfit. No, dawaj. Jak znasz mi outfit pierwszy? Jak nasz stary na rybach. A outfit numer jeden. Nigdy się tak nie zmęczyłem na treningu, jak ubierając ten outfit. Myślę, że jest, jak coś nie ubiorę tej bluzy na to, nie ma szans. W sensie... Nie ma szans, że się wcisnę, że w tą bluzę golf? To na to, tak. Nie dam rady ubrać golfa na to, nie ma szans po prostu. No ale pod to... Właśnie nie ma szans, ja to nie mogę się nic zapiąć dotąd. No ale to może być rozpięte. No, dobra. Tak no, też jest w modzie. Wiesz, jak jest jeszcze w modzie? Anale słyszałem. Tak. Jest mały problem. Że nie dam rady tego ubrać. Nie ma szans. A bo, guzik rozepnij. Nie da się, kurwa. Czemu się nie da? Dobra. Da się. Debilu, na pewno się da guzik. Rozepnij go. Dam radę, czekaj. Po prostu nie chcesz się w to ubrać, ty. Musisz mi komuś chyba zdjąć zaraz, wiesz? Nie wiem tego. Pociągnij to jakoś od tu. Pociągnij, proszę. Jesteś ubiegł. Nie dam rady, musisz to wyciągnąć. Serio. Nie mam że ja mówię. Mocniej. Czekaj. Jestem cały spocony. Widzę. W dole. Dobra, co innego. No nie wiem. A zacznę materiał. Serio ci mówię. Proszę, czemu miejsce. No materiał spoko nawet. Zajebisty nie spoko. Zobaczcie widzowie, I'm train. Powiem tak, bo się ze mnie śmieją, tutaj macie screena. I'm train, się śmieją. Tak się, prawda, że tak się pisze, takie są skróty amerykańskie. To jest Sajmi odpisał, to jest ważne, nie jak napisałem. Zobacz metkę, jak już tutaj to kupimy. Czekaj, gdzie to jest? No tu? Dobra, tutaj. 630 zł. No to akurat wypłata. Wypłata sobie wejść. Możesz włączyć, no. Co nie? Dobrze wyglądam? Wyglądasz jak nasz stary na wakacjach. Nie, wcale nie. Serio? Tata wygląda lepiej. No myślę, nie wiem. Że spoko wygląda w miarę. A wygląda jak taki kurwa król dżungli trochę, czy nie? Trochę troszeczkę tak, taki, no. Wiesz, jakbym sobie kurwa z Hawaii przyleciał i bym powiedział, że tam mała. Trochę tak wyglądasz. Ale masz tą panterę na plecach. Tak? Fajna jest? Wygląda jakby chciała umrzeć, ale... Nie, dlaczego tak mówisz o niej? Ona jest, też ma jakieś uczucia, nie? Nie no, uważam, że moja siostra nie ma zero gustu. Ma... Widzowie! U mojej siostry na kanale będzie kiedyś film, jak mnie ubiera naprawdę. I ja ubieram ciebie, co ty na to? Dobra, ja tak będę ubierać zrobić. Ciebie, a ty będziesz ubierała mnie. Ale tak na poważnie. Ale tak, no to nie było na poważnie? Nie, no było. Ładna koszula. Dzięki. Ja... Tak jak mówiłam wcześniej, ale... na kimś innym lepiej by to wyglądało, ja ale uważam, może być. Że ten pan chętnie by ją ubrał. Może kurwa pokaż, jak on chodzi. Nie śmiejemy się z ludzi. Czemu się śmiejesz z ludzi? Nie śmieję się z homoseksualnych ludzi. Mhm. Dobra. Podsumowując, moja siostra nie ma gustu. Nie, no ten fit też słaby. Sama go wybierałaś. A, no tak, dobra, sorry, jednak dobry. Jest jednak. Ten jest okej, okay, nawet. Idziemy zaraz do szwagra mojego. Poznacie mojego szwagra, myślę, że niektórzy go znają. Nie będę pić ze szwagrem, obiecuję. A druga rzecz jest taka, że idziemy teraz coś zjeść, ale to zobaczycie w innym filmie, jak to wszystko wygląda, to jedzenie, ponieważ nagrywam fajnie dla was odcinek. Też trochę z Klaudiem, ale no nie będę dać jej tej atencji za dużo, więc... Dajcie dobra. Suba widzowie na moim kanale. Na kanale Trzeja. Nigdy w życiu. I na moim Instagramie i Trzeja. I na moim TikTok i na moim OnlyFansie. Fuj, ty masz tak. OnlyFansa? No, nie wiedziałeś? Wiedziałeś na pewno. A wiesz, kto ma OnlyFansa? Wiesz to, kim jestem? Subem. Kto to jest sub? Aha. Taki uległy. Jak mogłeś to powiedzieć? Ja jestem dominujący. Biję kobiety i pluję na nie. Ja pierdolę, jakie to są Hawaje. Pojebane to jest. Nie mogę aż tak knąć, ale... Ty mnie nauczyłaś klnąć. Ja? Tak, jak byliśmy mali. Jak to ja klnęłaś cały czas. Jak ja nigdy nie przyjdę. Na filmach tylko nie. Dzień dobry. Tam? O. Ale zajebiście to jest. Jak to jest fajnie. Tylko ISO mam pojebane. O, idealnie. No. Tutaj albo... Nie, tutaj chyba nie. Gdzie byś wolała? Tam czy tu? Tam jest chyba światełko lepsze. W sensie możemy też tu ustalić. No. Jak ty wyglądasz to fajnie na tym tle? No, nie to, że na tym tle. Jasne.
Jasne. Tylko pytanie, czy przyjdzie? Przyjdzie do nas na chwilkę, jak nie to podejdziemy. Świetnie, dziękuję. Tu jest coś? Menu? Nie mamy menu. Czy tutaj jest menu? Nie. Powiedz mi, ja wiem dlaczego, ale zapytam cię, czy pamiętasz, dlaczego nie ujawnialiśmy się, że jesteśmy rodzeństwem? Bo trochę mi wstyd było. Nie, wiedziałem, że tak powiesz. Nie wstyd. Teraz zasięgi trochę większe, to... Tak, to od razu brat, nie? To można się przyznać. Można się nie, przyznać. Prawda jest taka, ja wam wszystko powiem. A ty możesz mi w sumie nagrać, jak to mówię. Prawda jest taka, że zaczynaliśmy w podobnym czasie na internecie. Nie, sorry, ja zacząłem niby prędzej. Ale kiedy miałem przerwę i ty zaczęłaś, to ja miałem mniejsze. To ja w ogóle jakby nie robiłem, miałem przerwę od internetu, to zaczęłaś, ty się fajnie wybiłaś i mówię, kurwa, nie będziemy się przyznać, bo to będzie tak, że ludzie będą mówić, że ty wybijasz mnie, albo ja wybiłem ciebie. Więc jeżeli mamy takie same zasięgi podobne, to można się w sumie ujawnić, nie? Tak samo jak kryptogeje się ujawniają. Kto był kryptogejem i się ujawnił? SKF. Kto jeszcze był kryptogejem? Ty. Nie mogę powiedzieć kto, bo mam tą osobę w znajomych. Yoshi. I... Yoshi jest... nie mogę. Tak mówić aż, ale Yoshi jest, no jest homoseksualny, nie będę kłamać, nie oszukujmy się, że jest naprawdę sporym homoseksualistą. Sporym, no. Sporym homoseksualistą, ale jest aż takim homoseksualistą, że to jest po prostu przesada, moim zdaniem. Ale dobrze się kryje. Bardzo dobrze się kryje. Ja, właśnie. Gdybym mnie nie dotykał, to bym nie wiedział, że jest homoseksualistą. Serio, myślałem, że to przyjacielsko, a jednak nie. Ale nie szkodzi. Nie, no nie, 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 jest okej. Okay. Kto to gra? Mów jakieś polskie drużyny, nie pokazuj nawet polskiej drużyny, co ty. Dobra. O nie, bo mnie będą wyzywać, to super. Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, tak mówiła moja mama, nasza mama. Chcę też powiedzieć, że byłem na siłce wczoraj z Szymeku. Minecraft. Szymeku Minecraft, byliśmy na siłce i poznałem Micro Bremu. Gola oznaczył mnie w komentarzu. Wojtek Gola oznaczył cię w komentarzu, bo Wojtek Gola mnie pobronił. Wyobraźcie sobie wziąć telefon, zobaczcie powiadomienie Wojtek Gola, oznaczył cię w komentarzu. Bo Wojtek Gola to jest ziom i Wojtek Gola mnie postanowił bronić w komentarzach pod moim postem na Facebooku. Macie teraz pokazanego screena. Tak I'm mi się trained. Nie będzie chciał tego montować, ale to zrobię dla was. I'm trained. Już nie, o tym rozmawialiśmy w innej. Tak się pisze po prostu, tylko ty nie rozumiesz tego vibe'u, bo jesteś kobietą. No nie rozumiem. Jesteś nie kobietą. Wiesz, że jesteś kobietą. Za dużo IQ mam. Wiesz, że jesteś kobietą. Za dużo IQ mam. Wiesz, że jesteś kobietą. To co, to źle? A ja powiedziałem, że a źle? A ty wiesz, że jestem kobietą? Że ze mną siedzisz tutaj? Stole? Pierwszy raz siedzę z kobietą. No pierwszy raz rozmawiam z kobietą na żywo. Zakład, że zielona mila jest przed 2000 rokiem. Mi się wydaje, że jest po. Zakład o kawę w Starbucksie i jakiś smakołyk. Okej. Okay. Czegoś na porażkę. Uwaga, chcę... Nie, na pewno jest po 2000. Nie, przed 2000 zielona mila. Nie, rok przed 2000. Mówiłem, że 1999? Wiedziałem, że z dziewiątka. Data premiery, dobra, w Polsce była w 2000 roku. Nie obchodzi mnie, co jest w Polsce. Polska to są... Nie mogę powiedzieć co. Okej. Okay. Napij się wody. O nie, seria jest obrzydliwa. Fuj, zabieraj się. Czemu obrzydliwa? Gazowana. Bo gazowana? Boisz się bąbelków? Bąbelki są obrzydliwe. A teraz wyjdź. Jebać bąbelki. Jak boisz się bąbelków, to nie jesteś moją przyjaciółką. Ani siostrą. Byłam kiedyś z moją przyjaciółką? Każda siostra jest przyjaciółką. Poproszę mrożoną kawę z dużą ilością syropu. Bez cukrowego, tylko jakie były, waniliowy i... karmelowy. I karmelowy. Okej, okay, to z karmelowym poproszę. Jaki rozmiar? Mało. Nie będę cię naciągać, ale znaj moje serce, dobre. Przegrałaś, ale nie będę cię naciągać, więc mało. Kochany brat. Najlepszy brat. A ciasteczko mi dasz? No, spróbować. Syrop bezcukrowy, karmelowy. Bezcukrowy, tak? Karmelowy, poproszę. Coś jeszcze będzie? Chyba to wszystko. Wiesz też. Nie malutką. Wiem, chcę. Malutką. Chyba nie chcę, no. Dam ci ciasteczko. I tak mi dasz. Dobra, na razie 17,80. Sama się założyć chciałaś. No nie, dobry run zrobił. A dlaczego? Siemanko, chcę tylko powiedzieć, że jest to moje oficjalne na nagraniu, nie pierwsze, ale na nagraniu spotkanie ze szwagrem. O hej Nathan, co tu robisz? Cześć. Cześć, dzień dobry. Co robisz w moim studio? Chciałem powiedzieć tylko, że jesteśmy szczęśliwą rodziną. 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 Znaczy wkrótce będziemy rodziną, jak tylko zalegalizujemy związki partnerskie czuję w Polsce. Naprawdę taki przyjemny dotyk na plecach. Naprawdę, nie tylko na plecach. Najgorsze, że nie nagrywasz ale, nas, ale nie dotyka. To jest właśnie najprzyjemniejsze. Chcieliśmy właśnie, mamy dla was takie bardzo duże
ogłoszenie. Ale musicie zostawić 30 tysięcy łapek, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co było dalej w naszej relacji. O, to moja była dziewczyna. A jeżeli chcecie... A jeżeli chcecie zobaczyć szczegóły, to na OnlyFansie. Wspólnym naszym. Szukam nowego chłopaka, proszę pisać 1, 2, 3 na czacie. Słuchajcie, jeżeli będzie pod tym filmem 30 tysięcy polubień, zakładamy OnlyFansa, gdzie będziemy nasze. Czyli już założyliśmy, ale podamy wam link. Ale podamy wam link, gdzie publikujemy swoje wspólne gorące. I za każdy 1000 lajków spełniamy jedną prośbę z komentarzy. I fantazję erotyczną. Także warto, właśnie nie chciałem dodawać. Ale niech już wiedzą. No myślę, żeby podkręcić atmosferę, zapraszamy serdecznie. Bardzo dobrze, ładnie pachniesz. Dziękuję. Ciekawe jak smakujesz. Trzeba wyłączyć. Czyli już za późno włączyłem, przyznałaś się, że jesteś alkoholiczką. Nie, że spożywasz zbyt duże ilo... się. Lubisz się napić, drinka. Koniec. Whisky z kolą na przykład. Nie, jest alkoholiczką. Zasada kultury, jak chodzisz na imprezę, przynosisz flaszkę. Jak nie, niekoniecznie flaszkę, ale jakiś alkohol. Powiem tyle, że... pod człowiekiem i nie zasługujesz na szacunek drugiego człowieka. Powiesz fakt, że czego chciałeś mnie upić przed? Słucham? Dlaczego chciałeś mnie upić? Bo uważam, że upijanie członków swojej rodziny to jest bardzo dobry pomysł. Dzięki za komentarz. Swojej rodziny, jeszcze nie wzięliśmy ślubu. Dzięki za komentarz. Bardzo dziękuję. Zgadzasz się z tym, czy nie? Zgadzam się. Wiele można się dowiedzieć. Jestem abstynentem i będę musiał się zastanowić, czy warto złamać, czy nie. Jesteś zjebem? Czekaj, nie dosłuchałem. I widzicie, że nie dość, że siostra mnie wyzywa, to szwagier tak samo. Dlatego... Na imprezę mówi tylko z flaszką, ale zapytaj, czy alkoholowa, To jest... Musisz flaszką na imprezę. A to są prawdziwe oblicze mojej rodziny, tyle mogę powiedzieć. No, połączyła nas nienawiść do Natana, no co ja mam powiedzieć. Pytacie mnie, dlaczego nie miałem kontaktu z moją rodziną tak długo, no. Ja nie piję, ta tylko, jest alkohol, bierzemy alkohol, nieprawda, lecimy na alkohol. Nie. Jakie miejsce zamieszkania masz, Klaudia, w dowodzie, pochwal się. Jakie ma, w sensie zameldowania? Zamieszkania. Zamieszkanie? Z jakiego miasta jesteś? No z Łodzi. No właśnie. No to właśnie. Urodziłam się w Łodzi. Super. A jesteście rodziną, więc nie powinno cię to dziwić. No nie dziwi mnie, to tylko się śmieję. Też powinieneś pić, bo jesteś z Łodzi. Nie, czy z Łodzi jestem? Ja się nie czuję jak łodzianin. Mimo, że to nie. Ja się czuję jak Ślązak. A co masz w dowodzie? Ja? No Łódź mam w dowodzie. Łódź masz w dowodzie? No. Okay. No jak mam mieć? No, urodziłem się w Łodzi, ale nie czuję się łodzianinem. Dlaczego? No bo nie jestem alkoholikiem jakby. To jest dobry. Ja mieszkałam dłużej też w Łodzi, więc to też inaczej. No. Bardzo ładny pokój, chciałem powiedzieć. Bardzo, bardzo piękny i klimatyczny. Tak wygląda backstage właśnie. Tu jest łóżko, że od razu jak nagrywasz odcinek, pograsz, to idziesz spać na pół godzinki, wstajesz, albo jak się wkurwisz, żeby się odstresować. Tu są jakieś trofea z Gimpsona. Niepowstrzymany. Za bombsite'a? Będę miała też taki przycisk. Będzie za bombsite'a? Ale kto będzie miał pierwszy? Ja czy ty? Taki będę miała też. Ja czy ty? Ja. Ja pierwszy jak będę miał. Jak zostawicie mieć. Suba, widzowie, u mnie na kanale. Nie zostawiajcie. O Natana zostawicie Ansuba. Ej, ale kurwa, tak się nie mówi. Ansuba, zaraz dajcie. Zrobię tutaj ci sumo jakieś. Z Bremem robiłem. Ja byłem z Bremem i ja mówię ten, no robimy martwy. On okej, okay, ja idę do sumon. Co ty robisz, P? Ja mówię, no ja co, nie robi się sumo, tak ja robię robią, sumo. Tak cipy robią. Ja robię sumo. No to no powiedział, tak cipy robią. A, to dzięki. No żartuję. Nie, no sumo jest super. Żartuję, no bardzo fajne przyciski. Gimper, bombsite A, bombsite niepowstrzymany. Bombsite 100 tysięcy, gimper. A te stare były lepsze przyciski, teraz są takie dupy trochę. A jakie są te? A, dlatego nie mamy tych przycisków, bo no, one są tragiczne, te nowe, nie? Dajcie on suba. Dajcie on suba, ja nie chcę tego przycisku. Nie, no, czyli nie mają cię subskrybować? Nie, no, żartowałam, dajcie suba. Tak stanowisko wygląda, bardzo pięknie. Tu kotki się bawią. No, jestem bardzo zadowolony. Jestem Goku jeszcze tu jest. Nigdy nie oglądałem. Jeszcze tych filmów nie widzicie, ale... Management, Klaudia. Nie widzicie tych filmów, ale nagrywamy do Klaudii dużo filmów ze szwagrem oraz z siostrzyczką. Jezus. Jak się czujesz nagrywając, panie szwagrze? Zajebiście, młody. Kiedy jakąś flaszkę tam, kiedy jakąś kobietę przyprowadzisz. Powiem wam, że ja z niego koleżką samych. Za dużo homoseksualizmu w powietrzu. Nie mamy w ogóle zapędów homoseksualnych. Nie no, co? Chcę powiedzieć, że mój szwagier ma zespół Tourette'a. Ma choroby psychiczne. No ale to jest moja rodzina, muszę ich akceptować. Co? Co? Wystraszyłaś się kamery? No co? No co? Zostajesz? No co? Piesio, tak. Tak, 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 tak.
No chodź, pomaszczę cię, chodź. Mam do ciebie przyjść. Co? Bronisz? Bronisz? Bronisz psia? Bronisz. Nie zrobię nic pieskowi. Ja nie zobacz, nie zrobię nic. Co myślisz? Ale bronisz, ale bronisz. Bronisz koleżanki. Dobry psiu, jednak broni, kocha też koleżankę, co?